Cześć, hej, siemanko i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pokażę wam, ile udało mi się zdobyć star pointów za ten sezon. No jeszcze tylko na wstępie proszę cię o zostawienie łapeczki w górę, subika. I tutaj też pokażę battle log, nie wiem czy będę miał to w battle logu, ale chyba tak. No jak widzicie, tutaj byli dość mocni gracze i zaraz pokażę wam, ile udało mi się osiągnąć. Więc postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku zagram sobie dwie gierki powerplaya. No i pokażę też tutaj jakąś walkę na tych dość mocnych graczy. Też zobaczycie, jak mi się udało to wbić. No więc w tym sezonie, uwaga, wbiłem na powerplayu 1192. No i zyskałem 6000 star pointów. Niestety brakowało tylko 8 punktów do 8k. No kurde, trochę unlucky. I dzisiaj zaryzykujemy i zagramy sobie tego powerplaya z randomem. Wezmę tutaj Surge'a, bo Surge mi się wydaje, że będzie chyba najlepszy na ten tryb. A jeszcze pokażę, który jestem w Polsce i na świecie. W Polsce jestem... Ha, poprzednia liga oczywiście. Trzeci tu Raymond. Kurde, ten Raymond tak ładnie cisnął, że to masakra. No tam... I chyba 5 gierek udało mi się... Znaczy 5 gierek przegrałem przez całego powerplaya. A showdown było zawsze pierwsze miejsce. Tam tylko raz było na drugie miejsce na duo. Okej. No więc jak widzicie, bardzo ładnie, a na świecie byłem 274, czyli kurde, pobiłem swój rekord o jakieś 600 miejsc, bo wcześniej byłem 863, no czy jakoś tak. Więc teraz ten profil bardzo ładnie wygląda i zagramy sobie z randomem. No, to może być dość złe, a ile będzie szukać, a nie, szybko. Nie wiem czemu na początku było jedynka, a potem też od razu dziesiątka, no ale mamy Leona. No, mojego nowego maina, naprawdę kozak postać, patrzcie jak szybko niszczy skrzynkę. No to niezły Leon za dymiarz, tutaj laga dostałem, niestety tutaj przepraszam. Okej, no na początku ważne, żeby nabić sobie jakieś szybko ulta dość. No teraz zepsułem trochę. No Leon byczek skacze, nie rozwali chyba Max, nie? No nie rozwalił. Mi tak zależy, żeby tutaj mieć jakiś ładny update, tu mamy dość łatwo nabić. Jednak, no chciałbym teraz mieć dość dobre miejsce na tym powerplayu. Więc tutaj nie mogę paść. Okej, tu jest Jesse. To zaraz sobie nabijemy szybkość, bo no bez szybkości, no tak trochę średnio, kurczę. Okej. Teraz nie ma sensu użyć gadżetu, bo padnę. Dobra, daj na Mike leży. Jesse podnosi cubesy, no i Jesse też bardzo ładnie leży, mamy już zasięg. No, Surge już, jak się ma na nim zasięg, to już coś łatwo idzie, okej. Tu jest Jesse, więc tutaj dobijamy tych panów, koleżków. Oj, Colt. Uwaga, ładnie. Nie, padnę. Dobra, jakoś to się nie odbiło. Bo w sumie jakbym padł, to by było już trochę pozamiatane tutaj. O nie! Kurde, nie nabiję tego speeda chyba nigdy. Trzeba użyć kolejny gadżet. Tu znowu lekkiego laga dostałem, okej. Wybaczcie, że tak będę trochę mniej gadał, ale po prostu trzeba się na tej gierce dość mocno skupić. No i wiecie, no, żeby mieć to pierwsze miejsce. Dobra, użyję teleportu. Teraz to już dość warto, drugie miejsce, no i na nich może być ciężko. Ja bym chciał, żeby ten Leon skinął i oddał mi te cubesy. Jezu, nie no, Surge bardzo mocny, tu jeszcze 8-bit ma. Nie no, jak on mnie porobi z tym drugim życiem, przez to drugie życie, to masakra. Dobra, nie porobił, czyli pierwszą giereczkę udało się wygrać. Ile plus? Chyba 36, no 34 plus. Więc też bardzo fajnie, o akurat mi się na duo też zrobię. Okej, no trafił się mój nowy main, czyli oczywiście Leon. Naprawdę kozak postać. Okej, mamy teraz Colta. Więc Colt, kurczę, to ciekawe. Aha. Czyli chłop będzie sobie stał. Nie. Proszę, żeby on tą skrzynkę ten bot zniszczył. Jak się już bot mu odpali. O Boże, czemu ja gram powerplaya z randomami? No czemu? No dobra. Nie zebrał tego cubesa. Czy zebrał? Nie zebrał chyba, dobra. Boże, ten LB też jest głupi. Nie, no ja sobie całego powerplaya właśnie zepsuję przez to. Czyli wiemy, że w tym sezonie już nie będę w topce. No please, Colt, tylko nie padnie, już to zrobię resztę. Mam teraz, no, dobry update. Nie! Boże, ale inteligentny. Dobra, jeszcze jakoś się to przeżyje, ale mam 0 cubesów. Szczerze, na drugie miejsce możemy wyciągnąć, no ale kurczę, przez tego chłopa... Dobra, dobrze, że nie miał gadżetu nowego. Przez tego chłopa będzie już pozamiatane.
Nie wiem, chłop gra powerplaya, ale zamierza się tak cały czas awczyć, więc gratuluję mu poziomu inteligencji. Tu jest 1 V2. Jezu, ale laga dostałem. Okej, przeżyłem jeszcze jakoś. Kurczę, nie wiem też czemu lagi. Internet mam dość dobry. Dobra, ale teraz skupienie 100%, dojeżdżamy 8-bita. Okej, dobra, bo leży. Jeszcze 5 teamów żyje, więc pięknie, w sumie się teraz teleportnę. O, dobry teleport. Te cubesy się dość przydadzą teraz. Szczerze dobrze, że on padł. Tak nic nie robił tutaj. Dobra, teraz 8-bit. Odrodził mu się teammate. Nie, ten teleport jeszcze sobie zostawię. Tutaj sobie go zostawię. Tego, bo teraz dojeżdżamy. Nie no, Surge bardzo mocny, ja tak to sam wykeruję w sumie. A już moglibyśmy nie żyć, jakby ten Colt wcześniej postanowił paść. Nie, te randomy to są genialne. No zabijcie tego Colta, please. Dobra, ej, jak ich te venemi... O Boże. Jest. Colt leży. Okej. Dobra, teraz... Kurczę, tylko zaraz próbuję te szlaki trochę naprawić. Zobaczymy, czy ten Colt bot wykeruje. No, chłop nie zna się na rzeczy. Ło kurde, poleciał headshot za 5600. I teraz myślę, czy grać trzecią giereczkę powerplaya z randomem, czy może pokazać wam walkę. Jakąś tą fajną o 1000. Tak jak powiedziałem. Dobra, więc teraz pokażę wam tą bardzo ciekawą walkę. Mieli tu po 1112 i w tej oglądacie tą walkę, bo tu, w tej, bodajże w tej trafiłem sobie samobuja. Po prostu to była masakra, a tak to bardzo ładnie gram tutaj Surge'em, tu gram w tym meczu na Karla, to mam trochę ciężej. Ale w sumie jak się dobrze Karla podjedzie, to no to już pierwszy podjazd, to już mam prawie ulta, bo w sumie tylko na tym mi zależało. Niestety ta B grała bardzo dobrze i no wiecie, nawet jak mam dobry level, to ona może mnie jakoś tam zdjąć tym mocnym atakiem. Okej, okay. Musiałem też zrobić wcześniej krótkie cięcie, no bo jeden po prostu za mało pamięci było i znowu kurczak, ja nie lubię jak to mi wyskakuje. Dobra, tutaj podjazd zrobię na Spike'a czy nie? No Luxol, dawaj podjazd. Nie, no teraz nie mogłem wjechać, bo by mnie B zabiło. No teraz, jak już B sobie poszła, chłop leży, tutaj ja próbuję movementować. Ładny movement, ale chyba mnie i tak rozwali. No chyba no i teraz powinna ta? Nie. No teraz dostałem mocnym shotem. I grałem cały sezon z Matrixem i Gero. Dopiero teraz to powiedziałem na końcu. Okej. To mam już w sumie zasięg, więc tak naprawdę jak już będę miał mocny level, to oni już będą mieli właśnie tu przerąbane. Gramy chyba najlepszym team kompem, mi się wydaje. No bo jednak Mr. P naprawdę bardzo OP mid, Karl teraz też w mecie. No i Surge to oczywiście wiadomo. Oni mieli trochę ciężej, bo grali bez Surge'a. Tam był też jeden mecz, gdzie był Surge 3-5 rank i tak go w sumie robiłem na Surge, więc ranki też nie świadczą o wszystkim, no ale wiecie. Tigero ma Loa teraz. Okej, okay. No i teraz mam już max update, no to jak się ma max update, już dość łatwo idzie. Tutaj dość zepchnięci byliśmy. No i teraz dwa strzały i ta Bibel leżała, ale kurczę, dostałem mocnego shota. Tu Karl wiedział, on musi mnie dobić. Tutaj bardzo ładnie padłem. No i trafiłem sobie samobuja. To była tak ciekawa walka, więc oglądacie, bo to naprawdę jeszcze w niej zdarzyło się tak dużo. Bo ja chciałem wybić, ale przypadkowo trafiłem sobie bramkę. Użyję gadżet. No, użyłem tutaj gadżet. Ja nie wiem, jak to się udało trafić, szczerze. To ja jeszcze padłem. A nie, nie padłem. Ale tu Karl dobity. 15 sekund. Oni naprawdę tutaj są świetni. Mają dość dobrymi graczami są w sumie. Ja chyba teraz padnę. Użyłem. I teraz podanie do mnie. Ja leżę od Karla. 3, 2, 1. No i Matrix z ulta w ostatniej sekundzie. No naprawdę, naprawdę kozak. No teraz mamy trochę ciężko, bo Matrix właśnie użył ulta. Ja też jestem bez, właśnie nie mam ulepszenia w ogóle. Ale w sumie Karl tu zrobił dość mocny błąd, bo dał mi łatwy update. Boże, ale te lagi dzisiaj są masakra, to chyba przez mało pamięci. Należy mi wybaczyć się, kurczę, bo tak to wiecie, nie będę powtarzał odcinka, bo powerplay zagrałem już ładnie, więc tutaj nie będzie miał trochę sensu. I Gero, czy trafi? Piękna bramka pomiędzy dwóch graczy. No więc tak się udało tego powerplaya wygrać. Tu byli dość mocni, bo mieli 1000 po 1112. No więc to by było w tym odcinku na tyle.
To jeszcze jedna giereczka mi została, to sobie właśnie potem ją zagram. Więc ja już kończę ten odcinek. Pamiętajcie jeszcze o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji. No a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Siemka.